Witam dziś w Kiszmaszu. Deklaracja i zapowiedź realizacji naszego projektu, a właściwie jego trzeciej części. Ten projekt to Mapa Polskich Marek. Mapa Polskich Marek to pomysł na stworzenie wirtualnej mapy, która pokaże przede wszystkim nam, Polakom, jakimi markami dysponujemy. To, co Państwo widzicie tutaj, to strona z lipcowego magazynu Brief, a w niej, a w tym numerze znajdziecie Państwo mapę marek, które zaproponowały nam urzędy marszałkowskie. Zwróciliśmy się do każdego z urzędów o wytypowanie trzech marek, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich region oraz mogą być ambasadorem regionu. Pomysł na ten projekt zrodził się grubo ponad rok temu. W kwietniu ubiegłego roku wydaliśmy zerowy numer magazynu Brief for Poland, a w nim mapę województwa lubelskiego. Na tej mapie oznaczyliśmy wszystkie najważniejsze produkty, nie tylko produkty takie komercyjne, ale też marki kulturalne, sportowe. Wierzymy głęboko, że takie działanie ma sens, bo to właśnie marki i produkty najlepiej opisują rzeczywistość i najlepiej opisują kraje, regiony i miejsca. Oto numer kwietniowy z ubiegłego roku, zerowy numer nowego magazynu Brief for Poland i w nim właśnie mapa, o której opowiadałem wyżej, mapa Lubelszczyzny, na której razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego udało nam się wybrać marki, które znalazły się na tej mapie i które i są tutaj marki nie tylko komercyjne, ale też marki turystyczne, marki kulturalne, marki sportowe. Znaczy, że drugą częścią, drugim etapem po mapie Lubelszczyzny były nasz wybór w trzech kolejnych numerach w ubiegłym roku marek, po 25 marek w trzech kategoriach na 25-lecie Polski. Te kategorie to były marki produktowe, w następnym miesiącu ludzie, a w kolejnym miesiącu miejsca i wydarzenia. To dwa z trzech numerów ubiegłego roku, to jest numer lipcowy, a w nim polskie firmy, potencjalne marki na 25-lecie, a w tym numerze miejsca i wydarzenia, czyli znajdziecie tutaj Państwo przystanek Woodstock, ale też Poznań, Off Plus Kamera, znajdziecie Państwo Kraków, Jasną Górę, Hammer Image, Audio River i wiele, wiele innych. Mapa Polskich Marek to projekt, do którego zapraszamy wszystkich. Zapraszamy administrację, zapraszamy media, zapraszamy uczelnie, zapraszamy biznes. Biznes przede wszystkim, bo silna marka kraju jest potrzebna przede wszystkim biznesowi. Projekt ten ma w pierwszym etapie, w przeciwieństwie do projektów, które są już na rynku i które są ciągle inicjowane, które skupiają się wokół budowania marki całej Polski, loga Polski, wizerunku Polski i które próbują zrzeszać wokół tego projektu administrację, polityków. Nie wierzę w takie pozytywne efekty takich działań. Wierzę w fakty dokonane. Wierzę w siłę polskich marek. Wierzę w to, że jeżeli my Polacy najpierw dzięki mapie polskich marek poznamy, w co jesteśmy silni, będziemy sami ambasadorami Polski. Będziemy mówić, co umiemy zrobić. Co umiemy zrobić na polu kultury, sztuki, sportu, turystyki. Będzie to naprawdę wiarygodne. Tylko wtedy propozycja dla inwestorów, dla turystów, a i nam będzie się żyło dużo lepiej i przyjemniej, zdając sobie sprawę z tego, co posiadamy. Zapraszam przede wszystkim biznes do budowania tego projektu. Ja jestem do dyspozycji.
i mam nadzieję, że już niedługo zaprezentuję Państwu kolejne etapy naszego projektu z briefowym pozdrowieniem.